Servo divino Giovanni Paolo I, prego per noi. Intercedi per noi. Prosimy Sługo Boże, Janie Paweł I, stawiaj się za nami. Che ci insegnate un incasso, che ci insegnate proprio questa mentalità. Uczył nas święty Jan Paweł I właśnie tej pokorny. I być pokorny. Módl się za nami. Che foto. Dalle montagne di Belluno, di come si chiama? L'aste di Rocca Pietro. L'aste di Rocca Pietro, non tanto lontano da Canale d'Agordo, dove è nato proprio Papa Giovanni Paolo I, che vogliamo anche per un attimo toccarla proprio la sua tomba. E mi ha portato a cos'è? Una reliquia di San Francesco d'Assisi. Un pezzetto del saio di San Francesco d'Assisi che mi è stato donato ed è doppia perché sotto c'è ex ossibus del corpo di San Francesco di Paola, che era frate ed eremita. Per me è molto bello perché oggi è Santa Faustina Kowalska e loro, tutti i santi, avevano l'amore verso Gesù. Avendo l'amore verso Cristo significa portare la misericordia. Kochani moi, jestem tu siostrą, która przybyła z gór Belluno, tam niedaleko, gdzie urodził się święty, znaczy przyszły święty, bo już niedbawem będzie beatyfikacja Jana Pawła I. Za chwilę przyjdziemy tam pod jego grób. Jesteśmy po mszy świętej, w ten dzień świętej Faustyny Kowalskiej. I tutaj ofiaruje mi relikwie ona. To są relikwie świętego Franciszka z Asyżu i świętego Franciszka z Auli, exosibus, czyli fragment kości, czyli pierwszej kategorii. Mógł zabrać, no i żeby ci święci wszystkim nas miłowali. Oni wszyscy głosili Jezusa miłosiernego. Byśmy głosili tam Jego miłość. Grazie.